Jeha! Słuchajcie kontestacji. Opowieści pastora przedsiębiorcy. Witam serdecznie opowieści pastora przedsiębiorcy. Więcej o mnie i o mojej działalności na mojej stronie internetowej www.koach.pl. Znane i często cytowane badania, o których wielu mówi, czy one są prawdziwe, tego nie wiem, ale jestem w stanie wskazać źródło. Sunday Times w badaniach opublikowanych w tej gazecie 7 października 1973 roku na pytanie, czego najbardziej się boimy, na pierwszym miejscu było wystąpień publicznych, 41%. Na siódmym miejscu śmierć, 19%. I ostatnio znalazłem świetny i śmieszny komentarz do tego. Ktoś napisał tak. Czy to oznacza, że na pogrzebie lepiej leżeć w trumnie, niż wygłaszać mowę? Czy to oznacza, że na pogrzebie lepiej leżeć w trumnie, niż wygłaszać mowę? Nie wiem, jak dokładne były te badania, bo podobno 37,5% statystyk jest wyssanych z palca. Tego nie wiem, no ale myślę, że Sunday Times tego z palca nie wyssał. Mam nadzieję. W każdym razie jest coś w tym, że często bardziej boimy się wystąpień publicznych niż śmierci, dlatego że właśnie, że mamy to po przodkach. Że umrzeć to budzi lęk, ale raz i skończone. Natomiast zostać odrzuconym przez społeczeństwo w dawnych latach, wiekach, oznaczało zginąć w cierpieniach. I z tym, mamy to zakodowane w genach, kojarzy nam się odrzucenie w czasie wystąpień publicznych. Ale dlaczego mówię o tym? Bo nie chcę dzisiaj o wystąpieniach mówić, chcę dzisiaj mówić o tym, co mamy wkodowane w genach. I Biblia mówi nam na samym początku, że kiedy Adam z Ewą trochę skrzeczyli i poszli w krzaki, to nie chodzi o to, że poszli w krzaki, bo w krzaki sobie mogli pójść, tylko że poszli w krzaki dlatego, że wcześniej skrzeczyli, czyli zerwali swoją więź z Bogiem. Bóg zechciał się do nich zwrócić, żeby im pomóc. I uczynił to za pomocą czterech bardzo mocnych pytań coachingowych. I dzisiaj o tych pytaniach chcę mówić, ponieważ to są bardzo ważne pytania. Jeżeli na te pytania sobie odpowiesz i co jakiś czas, powiedzmy raz na miesiąc, znajdziesz chwilę, żeby sobie odpowiedzieć na te pytania, daleko to cię zaprowadzi. Mamy to opisane w Księdze Rodzaju, czyli pierwszej Mojżeszowej. Od trzeci rozdział, od 8 wiersza. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga, przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Lecz Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Absolutnie tutaj Bóg wiedział, gdzie on jest. I nie chodziło o lokalizację. Chodziło o to, jeżeli chcesz cokolwiek w życiu zmienić. I to nie chodzi o to, że musisz być w jakimś trudnym położeniu. Być może chcesz po prostu się rozwinąć w życiu. To pierwsze bardzo ważne pytanie. Gdzie jesteś? I jak się tam znalazłeś? Widzisz, bardzo często jest tak, że kiedy ludzie zaczynają prowadzić coachingi dla innych, to zauważyłem czasami pomagając komuś nabyć umiejętności coacha, to zobaczyłem, że początkujący coachy bardzo często chcą już doprowadzić do zmiany, do decyzji, do wyboru. Często za szybko. Trzeba iść tempem, którym idzie klient. Trzeba iść tempem, którym idzie człowiek, któremu pomagasz. Więc często potrzeba bardzo dużo czasu na refleksję nad miejscem, w którym jesteś. Albo w którym jest osoba, której pomagasz. Gdzie w tej chwili jesteś? Gdzie jesteś i jak tutaj się znalazłeś? Stosowane często w coachingu koło życia, które oznacza 8 dziedzin życia, takich jak praca, czyli kariera zawodowa, pieniądze, czyli dochody, inwestycje, emerytury, środowisko życia, czyli otoczenie, dom, mieszkanie, biuro, samochód, rozwój osobisty, co robisz, żeby się uczyć albo zmieniać na lepsze, zdrowie i wypoczynek, czyli wszystko, co robisz, by o siebie zadbać, wspólnota, czyli twoje relacje, przyjaciele, zaangażowanie społeczne, życie towarzyskie, rodzina, czyli życie małżeńskie, życie w pojedynkę, dzieci, Bóg, czyli życie duchowe, głębsze wartości. Wszystko to, kiedy badamy, powinniśmy badać, w jakim miejscu jestem w danej dziedzinie i jak tam się znalazłem. Następnie,
jeżeli chcesz teraz robić to i potraktować tą audycję jako taki coaching, to możesz teraz wcisnąć pauzę i później, kiedy już tą pauzę wciśniesz, możesz sobie pomyśleć, gdzie jestem, jak wygląda moja sytuacja, co jest dobrego w tej sytuacji, co jest złego, jak ja się znalazłem w tej sytuacji, jaki rodzaj decyzji mnie tu doprowadził, czego się spodziewałem, a co zastałem, co się udało, a co się nie udało. I okej, masz to wszystko. I następne, drugie ważne pytanie to jest, gdzie chcę być? Jaki jest mój cel? Jak chcę, żeby wyglądało moje życie? Widzisz, im bardziej będziesz opisywał życie, jakie chcesz prowadzić, im bardziej będziesz się na tym skupiał, im częściej o tym będziesz myślał, to bardzo fajny efekt się zrobi. Ponieważ w ciągu jednej sekundy atakuje nas 2 miliony bitów informacji, więc my usuwamy, generalizujemy, zniekształcamy informacje, które do nas przychodzą, ponieważ jest ich nadmiar. I podświadomie wybieramy to, na co jesteśmy nastawieni. Podświadomość jest pewnym sitem. I teraz, jeżeli nastawisz się na zmianę swojego życia, na lepszą rzecz, to podświadomie będziesz wybierał z tych wszystkich informacji te, które pomogą ci stać się lepszym człowiekiem. Te, które pomogą ci osiągnąć sukces. Te, które pomogą ci osiągnąć lepszą relację. Te, które pomogą ci w tym, w czym pomocy potrzebujesz. Więc pierwsze, najważniejsze pytanie. Gdzie jesteś i gdzie chcesz być? Adam wiedział, jest w krzakach. I kolejna rzecz. Kiedy Adam usłyszał to pytanie, mówi, usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. Wtedy Bóg powiedział, kto ci powiedział, że jesteś nagi? Wow, to pytanie kiedyś wstrząsnęło mną. Wstrząsnęło. No dokonało takiego... Zacząłem się trzęść wewnętrznie. Okej. Kto ci powiedział? Widzisz, jesteśmy istotami społecznymi i inni ludzie mają na nas wpływ. Czy tego chcesz, czy nie? Śmieszą mnie takie rzeczy, ktoś mówi, że gdzieś tam wyczytałem, tak, jakiś coach się reklamuje i mówi tak. Wszyscy inni mówią ci, żebyś ich słuchał, a ja ci powiem, bądź sobą. No, powiem, że jeżeli chodzi o logikę, to mam tu pewne pytanie. Jeżeli słuchasz wszystkich innych, którzy mówią ci, co masz robić i masz ich nie słuchać, ale masz posłuchać jego, który ci mówi, że masz słuchać siebie. Czy w takim wypadku, jeżeli słuchasz siebie, bo on ci powiedział, że masz go słuchać, to słuchasz siebie, czy słuchasz jego? Może na początku słuchasz jego, żeby potem posłuchać siebie? Nieważne. Aż tak głęboko nie będę w to wchodził. W każdym razie wydawało mi się to dosyć zabawne dla tych, którzy mają taki rodzaj poczucia humoru jak ja, to może naprawdę to być fajne. Ja cały dzień o tym myślałem i może nie zrywałem boków ze śmiechu, ale na pewno uśmiecham się i do tej pory się uśmiecham, kiedy sobie pomyślę o tym. Właśnie nie słuchaj innych, posłuchaj mnie, a ja ci powiem, nie słuchaj mnie, słuchaj siebie. Okej. Co chcę powiedzieć? Że mitem jest to, że inni nie mają na nas wpływu i że możemy zupełnie robić, co chcemy. Tak naprawdę robimy, co chcemy, jednocześnie poddając się pod wpływ innych. I ci inni mogą nam pomóc realizować cele, które są dla nas wartościowe, albo mogą nam w tym przeszkodzić. Więc relacje, które masz w życiu, są bardzo, bardzo, bardzo ważne. Jedno z najważniejszych pytań życia, o którym już kiedyś wspominałem, pewnie nie raz, ale to dlatego, że naprawdę uważam, że to jest ważne. I że sama wiedza o tym to jest pierwszy krok do zmiany, bo sama wiedza oczywiście nie da nam rozwiązania, ale pokazuje już nam kierunek. Często ważne jest nie tylko to, z kim jesteśmy połączeni, z kim mamy relacje, ale jakiego rodzaju to są relacje. Widzisz, każda relacja to jest wejście w pewną zależność. Są dwa rowy, jak zawsze, tak? Całkowite poddaństwo i całkowity bunt. Jednak, kiedy całkowicie się poddajemy, to ten ktoś robi z nami to, co on chce. A kiedy całkowicie się buntujemy, wtedy ten człowiek, przeciw któremu się buntujemy, robi z nami dokładnie to, co chce. Czyli ciągle ma na nas wpływ, tylko że ten wpływ jest odwrotny do jego intencji. On chce dla nas czegoś, a my zrobimy dokładnie odwrotnie. Więc ciągle jest to wpływ drugiego człowieka, bardzo silny, zbyt duży. Natomiast zdrowa zależność jest taka, że pozwalam komuś wpływać na moje życie, jednocześnie próbując wziąć od niego to, co dobre,
i odrzucić to, co mi nie pasuje, czyli trochę jak z jedzeniem ryb. Mięso zjadam, ości wyrzucam. Ostatnio poznałem takiego biznesmena, który powiedział mi tak. Teraz wchodzi w nowy biznes, właśnie mi ten biznes przedstawiał. I powiedział mi tak, że on ma taką zasadę. Jeżeli poznaje jakąś wartościową osobę, albo angażuje się w jakieś działanie społeczne, lub też zaczyna nowy biznes, to przez pierwszy rok angażuje się maksymalnie w to. Ile tylko może. Poświęca czasu, siły, energii, zdolności i po roku ocenia efekty. Pomyślałem sobie, że to jest genialne. Na pewno owoc życia tego człowieka, to wszystko, co ma, na pewno świadczy o tym, że warto w taki sposób podchodzić do życia. Ale co w tym jest takiego genialnego? To, że kiedy się nie zaangażujesz w pełni w jakieś relacje, nigdy nie poczujesz smaku tego, czym może być dana relacja. Jeżeli w pełni nie ukształtujesz się w jakiś związek, w relację bliską, to nigdy nie poznasz, czy ta osoba, tak powiem, nie do końca się zgadzając, była dla ciebie, czy nie. Jeżeli w pełni nie zaangażujesz się w przyjaźń, to będziesz miał poczucie niedosytu. Jeżeli w pełni nie wybierzesz sobie mentora, kogoś, kto ci pomoże, to też będziesz miał to poczucie, że coś idzie nie tak. No i kiedy wchodzimy w relację, prędzej czy później pojawi się ból i poczucie, że ktoś mnie skrzywdził, zawiódł, oszukał, że więcej oczekiwałem i tak dalej. To jest normalne. Jest normalny etap rozwoju, tak? Jesteśmy oczyszczani z naszych niewłaściwych oczekiwań. Jesteśmy oczyszczani też z tego, że takiej roszczeniowej postawy, że nam to się należy. Nam to się należy. Nic nikomu się nie należy. Im bardziej uczymy się kochać, tym bardziej zostawiamy drugiego człowieka wolnym. To jest to, co nieraz ludzie mówią, że jak Bóg kocha człowieka, dlaczego pozwolił, żeby człowiek zgrzeszył, odszedł? Nie wyobrażam sobie miłości, która nie czyni człowieka wolnym. Widzisz, kiedy wchodzisz w bliską relację z kimś, ten ktoś ma wpływ na twoje życie. Miejsce, gdzie się znalazłeś, to jest to, że ktoś ci powiedział. Ktoś ci powiedział, tacy jak my mogą być tylko biedni. Ktoś ci powiedział, tacy jak my mogą osiągnąć więcej. Ktoś ci powiedział, dla takich jak my to jest właściwe miejsce. A ktoś inny ci powiedział, co ty, możesz osiągnąć wszystko, co chcesz. To jest dla takich jak my, czyli dla ludzi. Kto mówi do twojego życia i co mówi do twojego życia, to jest bardzo, bardzo ważne. Bardzo ważne. No tak na marginesie zrobię taki wtręt. Ludzie, którzy czytają Biblię, często mówią, ja tam nikogo nie słucham, tylko Boga. Przyznam, że z takimi ludźmi to ja mam zawsze najwięcej problemu. Według mnie to często są tak boscy, że aż nieludzcy. Ja mam zawsze pytanie, kto ci czyta Biblię? Oczywiście, kiedy zadajesz takie pytanie, część ludzi mówi, sam sobie czytam Biblię. Nie o to mi chodzi. Przez jakiś pryzmat czytasz Biblię. Tak? Można czytać Biblię i nie widzieć najprostszych rzeczy. No, czytać Biblię i nie wiedzieć tych rzeczy, o których Biblia mówi jasno i wyraźnie. Ponieważ czytasz zawsze przez pryzmat swoich doświadczeń, swojego wewnętrznego krytyka albo jakichś poglądów, doktryn, które słyszałeś od innych ludzi. Ktoś nam Biblię czyta. Tak samo ktoś czyta nam życie. I jeżeli pozwalamy, żeby właściwi ludzie czytali nam życie, to z czasem dorastamy do tego, żeby sami je czytać, jednak ukształtowane to zostało za pomocą kogoś. No mam nadzieję, że dzisiejsza audycja nie jest za trudna. Te pytania są ważnymi pytaniami. To są kluczowe pytania do zmiany twojego życia. Pierwsze dwa pytania. Pierwsze, gdzie jesteś i gdzie chcesz być? Drugie, kto ci to powiedział? Kto daje ci prawo do tego, żeby coś mieć lub czegoś nie mieć? Wiesz, czasami ludzie pytają mnie, chciałbym być coachem, jakie szkoły muszę skończyć i tak dalej. Ja mówię, no szkołę życia. Nie w tym znaczeniu, że masz ją skończyć i masz certyfikat zakładu pogrzebowego, że już właśnie skończyłeś szkołę życia. Tylko wiesz, certyfikat certyfikatem. Przede wszystkim musisz mieć umiejętności. Jednak szukamy certyfikatu, bo wtedy możemy powiedzieć, ktoś powiedział, że ja umiem. I jest w porządku mieć certyfikat. Sam mam kilka i kilka wydałem. Natomiast o wiele ważniejsze jest to, że to, co się kryje za certyfikatem, to nasze takie poczucie potrzebuje potwierdzenia z zewnątrz, żeby nikt mnie nigdy nie zaczepił albo nikt nigdy nie zarzucił, że. Jeżeli zaczniesz coś robić i na im większą skalę zaczniesz robić, zawsze się znajdą tacy, którzy będą ci coś zarzucać. Ale oczywiście, wtedy nawet na to nie patrzysz, że nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ jesteś skupiony na tym, co osiągasz i na fantastycznych relacjach, które się tworzą w twoim życiu.
Dobra, idźmy do trzeciego z czterech głównych pytań. Wtedy rzekł Bóg, kto ci powiedział, że jesteś nagi? I kolejne, czy zjadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci zjeść? Co zrobiłeś, że jesteś w takim momencie? Widzisz, pytanie o to, co zrobiłeś, jest dopiero trzecim pytaniem, nie pierwszym. Bardzo często, kiedy ktoś chce jakiejś zmiany w życiu, to mówi, co mam zrobić inaczej? No, bardzo proste. Zacznij inaczej myśleć. Po pierwsze, przemyśl, w jakim miejscu jesteś, jak tam się znalazłeś i dlaczego nie chcesz w tym być. Po drugie, pomyśl, w jakim miejscu chcesz być i jak chcesz tam się znaleźć. Dlaczego tam się chcesz znaleźć? Co tam oczekujesz takiego fajnego? Kto ci powiedział? Kto pomógł ci ukształtować twoje myślenie tak, że jesteś w tym miejscu? I kto pomoże ci zmienić, ukształtować twoje myślenie, żeby być w innym miejscu? I dopiero trzecie, co mam robić? Jeżeli masz już właściwe odpowiedzi na te wcześniejsze pytania, gdzie chcesz być i kto ma ci pomóc ukształtować twoje myślenie, o wiele łatwiej będzie ci wtedy odnaleźć odpowiedź na pytanie, co mam robić? Co mam robić? Dlaczego te rzeczy mam robić, a tamtych nie mam robić? Dopóki tego nie wiesz, to poruszasz się po omacku, próbujesz tego, próbujesz tamtego i myślisz sobie, co innego mam zrobić, żeby coś się zmieniło. Na Facebooku ostatnio ktoś, Facebook, księga życia. Na Facebooku ostatnio ktoś zamieścił taki cytat. Jeżeli nie możesz nic zmienić, zawsze możesz zmienić myślenie o tym, w czym jesteś. Uważam, że świetne. Myślę, że często życie stawia nas w takiej pozornej pułapce, gdzie nic nie możemy zrobić. Dlaczego? Ponieważ zaszliśmy w ślepą uliczkę i wtedy potrzebujemy się zatrzymać i powiedzieć sobie, dobrze, muszę to przemyśleć jeszcze raz. Muszę w nowy sposób spojrzeć na te rzeczy, w których jestem. Bo zasada jest taka, im lepiej coś zrozumiesz, tym bardziej to pokochasz. Im lepiej coś zrozumiesz. Wielu ludzi jest bardzo negatywnie nastawionych na nowe rzeczy i od razu robią się zamknięci. Nie chcą. Ale jeżeli otworzysz się na to, żeby zrozumieć, po prostu zrozumieć odmienny punkt widzenia, zrozumieć, dlaczego inni myślą inaczej, widzą życie inaczej, smakują życie inaczej, wtedy im lepiej coś zrozumiesz, tym bardziej jesteś w stanie to pokochać. Trudno jest kochać kogoś, kogo nie rozumiesz. Kolejna rzecz. Im więcej zrozumiesz, tym więcej sam na tym skorzystasz. Jako coach zauważyłem, że odpowiedzi, samo sedno odpowiedzi na pytania, z którymi przychodzą do mnie ludzie, jest właśnie w tych pytaniach. Na przykład ktoś mówi, no nie rozumiem tego życia, dlaczego mi się to znowu przydarzyło? Wow! Ten człowiek określi dokładnie sedno swojego problemu. On nie rozumie. Jest w porządku nie rozumieć, dopóki człowiek szuka odpowiedzi. I kiedy ten człowiek mówi, nie rozumiem, to otwiera się na to, żeby pokazać jakąś inną perspektywę. Powiedzieć, a jeżeli to prawda, że nie rozumiesz? Jeżeli to jest tak naprawdę tylko kwestia zrozumienia, że życie działa w inny sposób? Ktoś powiedział kiedyś, bardzo to lubię, przyjąłem to jako swoją definicję porażki, że porażka to jest informacja zwrotna. Że coś nie działa w ten sposób. Albo, że coś nie działa za pierwszym razem i trzeba wiele więcej prób. I kiedy coś uczynimy, kiedy się zatrzymujemy na tą refleksję i mówimy, jak chcę coś zrobić inaczej. Czyli to jest dopiero trzecie pytanie w coachingu, a często jak stawiane jako pierwsze i główne. Widzisz, często ból nas zatrzymuje. W życiu jest tak, że bólu nie unikniesz, natomiast możesz wybrać właściwy rodzaj bólu. Można szybko uniknąć bólu, biorąc kredyt, a potem mieć ból przez wiele lat go spłacając. A można mieć ból, odkładając jakieś sumy, inwestując, i potem można mieć obfitość, korzystając z tego, co się wypracowało. Więc człowiek sam wybiera. Można za każdym razem, kiedy relacje się psują, skakać do nowych relacji i te relacje będą się psuły coraz szybciej, bo swoje rozkapryszenie właśnie uwalniamy w ten sposób, skacząc od osoby do osoby. A można przez dłuższy czas trwać w jednej relacji, walczyć o tą relację, dbać o tą przyjaźń i cieszyć się jej owocem. W sławetnej księdze życia w Facebooku obrazek z demotywatorów. Starsze małżeństwo idzie trzymając się za rękę i pod spodem dialog. Jak to się stało, że jesteście z sobą przez tyle lat i jesteście szczęśliwi?
Ponieważ pochodzimy z czasów, brzmi odpowiedź, kiedy mówiło się, że kiedy coś się psuje, to tego się nie wyrzuca, tylko próbuje naprawić. Świetna myśl. Jakość twojego życia zależy od umiejętności wybrania właściwego bólu. Czyli ból, który potrwa chwilę, a potem będziesz miał satysfakcję przez dłuższy czas, czy chwilowa satysfakcja i ból przez dłuższy czas? Odpowiedź na pytanie, gdzie jestem i kto mi powiedział, na podstawie jakiego sposobu rozumowania tam się znalazłem i dlaczego teraz doświadczam bólu? Ból jest dopiero ostatnim sygnałem. On mówi, zatrzymaj się i przemyśl jeszcze raz. Więc co zmienić? Zmień myślenie, zmień perspektywę życiową i to sprawi, że zmienisz czyny. I wtedy zostaje czwarte pytanie, bardzo, bardzo ważne. Na to, że gadam, kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. Świetne to jest. Adam całą odpowiedzialność rzuca na Boga. Mówi, to ty mi dałeś tą kobietę, to ona mnie namówiła, to przez nią. Przez ciebie i przez nią, i przez diabła, a nic przeze mnie. Widzisz, możesz mieć w życiu sukces, szczęście albo mieć wymówki. Wybór należy do ciebie. Im bardziej jesteś inteligentny, tym więcej inteligentnych wymówek możesz znaleźć. Tylko czy rzeczywiście szukasz wymówek, czy szukasz lepszego życia? Zauważyłem to u siebie, że wymówki można mieć. Można naprawdę sobie wszystko, dokładnie wszystko usprawiedliwić. Jednak jednej rzeczy nie jesteś w stanie zagłuszyć. Poczucia braku satysfakcji z braku rezultatów. Brak satysfakcji, bo brak rezultatów. Widzisz, kiedy słuchasz sam siebie, tego co masz wewnątrz, to będziesz wiedział, czy jesteś usatysfakcjonowany, czy nie. Więc Adam próbował się tłumaczyć. Bóg wtedy skończył z nim rozmowę. To jest genialna rzecz. Kiedy ktoś ma wymówki i nie chce zmiany, nie próbuj go zmienić. Wtedy rzekł Bóg do kobiety, dlaczego to uczyniłaś? Dlaczego? Pytanie o powód. Widzisz, w prawidłowo przeprowadzonym coachingu to jest tak, że ten, kto jest coachowany, w pewnym momencie powinien odkryć swój własny powód dla zrobienia czegoś. I kiedy odkryje ten powód, to odkryje moc, siłę, energię, motywację do tego, żeby cokolwiek zmienić w swoim życiu. To jest ważne pytanie. Dlaczego? Dlaczego chcę być w takim miejscu? Co ma mi to dać? To bardzo często, kiedy rozmawiam z ludźmi i ktoś mówi, chcę więcej zarabiać. Główne pytanie jest, dlaczego chcesz? Czy tylko dlatego, żeby mieć pieniądze? Nie, żeby mieć coś, co się kryje za tymi pieniędzmi. Może chcesz coś kupić, może chcesz gdzieś wyjechać, może chcesz mieć odłożone na koncie i mieć to poczucie bezpieczeństwa w sobie, że wow, mam jakieś odłożone pieniądze. Cokolwiek by to nie było, to główne pytanie brzmi, dlaczego? Dlaczego chcesz to mieć? Dlaczego chcesz tam być? Dlaczego chcesz poznać tych ludzi? Dlaczego chcesz ratować lub nie swoje małżeństwo? Dlaczego? Jedno z najważniejszych pytań życia. Kiedy znajdziesz właściwą motywację, to znajdziesz tak naprawdę korzeń, z którego wszystko wyrasta. Bo jeżeli nie znajdziesz właściwej motywacji, to często to jest tak, jak ludzie, którzy podchodzą do drzewa, patrzą, że tam są cytryny, zrywają wszystkie cytryny, a potem, wiesz, w zależności od opcji, modlą się, medytują, wizualizują, żeby na drugi rok pojawiły się tam pomarańcze. Jednak, ku olbrzymiemu zaskoczeniu tych osób, pojawiają się tam znowu cytryny. Wow, dlaczego? Przecież medytowałem, modliłem się, wizualizowałem, odprawiałem czary mary, zaprosiłem zaprzyjaźnionego szamana. Widzisz, jeżeli nie zmienisz korzenia, nie zmienisz owocu. Pytanie dlaczego jest pytaniem o korzeń. Co się kryje w tym? Jaki główny motyw cię pcha? Na przykład dość często zauważyłem, że u mężczyzn, szczególnie u tak zwanych samców alfa, odzywa się coś takiego, żeby być pochwalonym przez swojego ojca. No, wiem, że dzisiejsza audycja może dla niektórych brzmieć zbyt głęboko, ale zapewnię cię, że w życiu są pokłady głębsze niż te powierzchowne, kiedy się wypije piwo i zje chips i obejrzy mecz, albo nie obejrzy, bo dzisiaj Polska, Estonia, Czarnogóra, przepraszam, i do dziś nie wiem, czy ja będę ten mecz oglądał, czy nie. No, mniejsza o to, dobra, mniejsza o to, więc wiesz, że audycja nagrywa w piątek. Dobra, wracamy do tego. Zaprzyjaźnionego szamana, który nie pomógł. Otóż widzisz, pytanie jest o to, że jeżeli ktoś
osiąga sukces, jest samcem alfa, to bardzo często za tym kryje się chęć bycia pochwalonym przez ojca. Co oznacza, że jeżeli te relacje z ojcem nie są właściwe, to nawet jeżeli coś osiągniesz i przyjdziesz i pokażesz, to ojciec to zminimalizuje, albo wręcz się wścieknie, albo będzie obojętny. I ty będziesz gonił za czymś więcej, żeby jeszcze więcej pokazać. I w pewnym znaczeniu to jest bez znaczenia, czy ojciec żyje, czy nie. Więc to już jest trochę taka większa głębia, ale warto się temu przyjrzeć, ponieważ w ten sposób może się okazać, że ty nigdy nie byłeś chwalony przez swojego ojca, będziesz budował biznes za biznesem i jednocześnie zagubisz to, żeby samemu być dobrym ojcem. Więc wiesz, spojrzenie na motyw, na ten korzeń, który się kryje za wszelkimi działaniami jest bardzo, bardzo ważne. To jest trochę tak jak ze szczęściem, tak? Jeżeli mówisz, chcę być szczęśliwy, szczęście jest produktem ubocznym właściwego stylu życia, który składa się z tego, że żyjesz w równowadze, że mówiłem o tym kole życia, o 8 dziedzinach, że masz je, że dbasz o wszystkie. Wtedy masz, im bardziej w równowadze żyjesz, im więcej osiągasz, im bardziej kształtujesz swoje relacje, im bardziej dbasz o swoje głębsze wartości, o swoje zdrowie, o to wszystko, tym bardziej jesteś szczęśliwym człowiekiem. Jeżeli o coś nie dbasz, to jest pytanie dlaczego. Jedno z ważniejszych pytań życia. Kiedy Jezusa złapano, czy w zasadzie pozwolił się złapać, i w czasie rozprawy sądowej człowiek uderzył go w twarz, Jezus powiedział tak: jeżeli źle powiedziałem, popraw mnie. A jeżeli dobrze, dlaczego mnie bijesz? Tak, Jezus zadał to właśnie pytanie. Dlaczego? Dlaczego tak postępujesz? Pytanie o motyw. Jedno z ważniejszych pytań życia. A jak wygląda twoje życie? Za chwilę zadam ci 8 pytań i one naprawdę mogą wiele zmienić. Zanim zadam te 8 pytań, mam dla ciebie 3 miłe informacje. Pierwsza miła informacja jest taka, że jeżeli jesteś sponsorem, to powinieneś już dostać podziękowanie comiesięczne, to jest jeszcze za tamten miesiąc, tak? A jeżeli jesteś sponsorem, a nie dostałeś podziękowania, to napisz, że jesteś sponsorem. Do końca roku co miesiąc wysyłam e-booki z ciekawymi informacjami. Jakieś takie książki, które mogą zmotywować, czegoś nauczyć. Fajne rzeczy. Druga rzecz. Lista newsletterowa. Jeżeli na niej jesteś, to miła niespodzianka czeka cię w tym tygodniu. Kiedy przeczytasz i w miarę szybko zareagujesz, możesz za darmo dostać coś bardzo fajnego. Naprawdę za darmo, bez gwiazdek i takich rzeczy. I trzecia rzecz. Mam zamiar wydać audiobook. Moją książkę Życie pełne pasji mam zamiar wydać właśnie w takiej formie do słuchania. I w tej książce, w wersji tej, która była wydrukowana, było tak, że po każdym z rozdziałów ktoś opisywał swoją pasję. W audiobooku chcę to zachować. I więc jeżeli chcesz znaleźć się w tej książce i chciałbyś się dowiedzieć, na jakich warunkach można się znaleźć w tym audiobooku, więc to jest reklama, szczególnie jeżeli z twojej pasji się utrzymujesz, napisz do mnie andrzej@koach.pl. A teraz 8 pytań. Jeżeli w ogóle dotrwałeś do tego miejsca audycji, to gratuluję. Naprawdę gratuluję. Ponieważ dzisiejsza audycja była dla ludzi, którzy rozumieją, że w życiu jest coś więcej i coś głębiej. Więc super, gratulacje. Więc możesz teraz za pomocą tych 8 pytań zbadać, na jakim poziomie jest dzisiaj twoje koło życia. Narysuj sobie koło. Narysuj sobie środkowy punkt. Podziel go na 8 części. I oceń. Ja będę zadawał pytania. Do każdej z tych dziedzin jedno pytanie, a ty postaw sobie punktację od 0 do 10. Tak? Od 0 do 10. Czym 10 to jest maksymalnie dobrze, a 0 to jest maksymalnie źle. Praca. Powiedz konkretnie, z czego jesteś zadowolony, a z czego nie jesteś zadowolony w swojej pracy. Pieniądze. Jak oceniasz i co sprawiło, że oceniasz kategorię pieniądze na tyle właśnie punktów? Środowisko życia. W jakim stopniu rzeczy, które posiadasz, czynią twoje życie lepszym, a w jakim cię rozpraszają?
rozwój osobisty. Co jest dla Ciebie w tym momencie najważniejsze w rozwoju osobistym? Zdrowie i wypoczynek. Jak oceniasz swój stan zdrowia? Wspólnota. Opisz mi swoje życie towarzyskie. Na ile jesteś z niego zadowolony? Rodzina. Jak obecnie oceniasz swoją sytuację w rodzinie, małżeństwie? Bóg. Opisz swoją relację z Bogiem. Jak ona wygląda? Jeżeli odpowiedziałeś sobie na te pytania, dałeś sobie punktację, taką wiesz, intuicyjną, to zobacz, czy powiedzmy, że Bóg dałeś na 8, środowisko życia na 3, rozwój osobisty na 9, pracę na 2, to zrób sobie koło łączące punkty, tak, które tam dodałeś. I zobacz, czy z tych punktów, które połączyłeś, wyszło ci koło. Jeżeli nie, to tam, gdzie jest za dużo punktów, znaczy, że zbyt dużo czasu poświęcasz temu, a tam, gdzie jest zbyt mało punktów, znaczy, że zbyt mało czasu i zaangażowania poświęcasz temu. I to może być początek wspaniałych zmian w Twoim życiu, kiedy to zauważyłeś. Dzięki za wysłuchanie tej audycji. Pozdrawiam. Wysłuchałeś opowieści pastora przedsiębiorcy. Jeha! Słuchajcie kontestacji.